Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Ojcze nasz, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Ojcze nasz, i odpuść nam nasze winy, Ojcze nasz, jak to i my odpuszczamy naszym winowajcom, Ojcze nasz, i nie wódź nas na pokuszenie, Ojcze nasz, za zbawę złego, Ojcze nasz. Pan Jezus Chrystus, na wieki wieku, Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Podaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice i pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie miłością, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i Męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. I modlitwa do Boga Ojca o opanowanie mojego języka i dar pokory. Który Ojcze, oddaję mój język, niech będzie to niepoddane bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę na moje słowa. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się już o to, co powiem. Amen. Proszę, usiądźmy. Nasze dzisiejsze kazanie mamy zakontraktowane o 30 minut. Ani dłużej nie mówię, nic więcej, chyba że temat będzie omówiony, to zaproponowałem szybciej. Malutki tylko oddech techniczny. Chcę podziękować Wam. Dzisiejsza msza święta perfekcyjna. Tam tylko nagradyła, troszkę panowie później przyświeciłem, ale reszta jest, panu dyrektorze, rewelacyjna. Pani Agnieszko, Bóg zapłać za piękny śpiew, wspaniały. Wam za odpowiadanie, za modlitwę. Po prostu po góralsku się mówi dudnie Kościół. Dudnie. Jest to coś cudownego. Kiedy wiecie, panowie, też nie macie swoich pomysłów, to ja tylko się raz pomyliłem. Przeczytanie tego nie zrobiłem, bo pomyślałem o czymś innym. A raz tylko byłem gdzie indziej i zaraz zrobiłem nie tylko krótko mówię o święto, ponownie. I po prostu, co ja mówiłem, nie? No, oczywiście mówiłem wszystkie modlitwy przy purifikacji. Trzeci raz już nie będę mówił. Prosiłem pomóc, bo święto wiem, żebym zgrzeszył, żebym poleciałem w tym momencie być przy Panu Jezusie, kiedy jest komunia, uciekł mi. I dlatego, kiedy jest z Waszej strony wszystko pięknie, mnie się łatwiej modlić. Powracam się, stoisz. Podaję kielich, nalewasz wina. W momencie odbierasz Pan Łukasz jego ćwiczy nad subtelnością msza. Wkładamy równolegle do ołtarza, to już później. Msza o tej wierze na początku mszy świętej może być położony troszkę bardziej w lewo, żeby nie przeszkadzał przy przychodzeniu przy ołtarzu. Nie, bo dajcie troszkę w lewo, dopiero później jak korporał odsunę. I jak kładziemy relikwiarze, żeby przy wejściu nie kłaść dużego Kazimierza Kulenicza, bo dzieci tą sutanną z firankami, znaczy ona albo wszystko się łapie, więc to Państwo dowiecie. Przy każdym ruchu wy się łapiecie, ja się łapię, więc musimy uważać. Tyle takiego oddechu technicznego. Teraz przechodzę, moi drodzy, do kazania Bogu Ojcu, jego orędziach. Przypominam, nie zasłużyliśmy na tyle łask, co daje nam Bóg Ojciec, bo to Bóg Ojciec zażyczył sobie, aby mu wydać medal ku jego czci. To niespodziewanie pustelnia staje się światowym centrum kultury Ojca. Dostaliśmy nowennę. Wydaliśmy książkę Kontemplacja Boga Ojca też 2-3 lata temu. Rozkręcamy kult, mamy litanię. Znaleźliśmy na etapie przygotowania, jak Buda Sił, Pani Agnieszce, na
niedzielę sierpnia specjalna książka i do tego jeszcze dodatek wszystkie możliwe nasze modlitwy do Boga Ojca, żeby było tematycznie w jednym ręku, jak ktoś sobie pragnie, ma wszystko dane. Musimy przygotować legitymację i jeszcze zrobić prospekt informacyjny, po co to Bogu chodzi. Moi drodzy, dla nich tajemniczony ojciec kazał nam podbić medalion, podał wielkość 3-4 cm. To ma być większy niż, moi drodzy, medal, który nosicie. Zarzucę, żeby był jak najpiękniej wykonany, więc ja was meldowałem od grudnia, ile poszło pieniędzy, a medalu nie ma. Dwa miesiące temu Bóg będzie mówił, że ten medalion będzie na pierwszy niedzielę lipca. Jak będzie, jak mi wszyscy odmawiają, nie wychodzi. No i dzieci będzie, nie? Ja już go mam. To jest coś nieprawdopodobnego, jak to szybko wszystko powstaje. Pan Jezus, Bóg Ojciec obiecał tu cały szereg łask dla tych, co będą nosili medalion. Po pierwsze, nikt na świecie nie nosi medalionu Boga jako swego Ojca. To jest bardzo istotne podejście do tego tematu. Noszę medalion taty. Będę błogosławił wszystkim, którzy go będą nosić. Odczujecie realną obecność mnie przy sobie. Złagodzę gniew wobec świata. Tylko szybko lecę punkty. Stale będę tego człowieka nosił na swoim sercu. Oddam temu człowiekowi mojego syna. Nigdy nie cofnę błogosławieństwa od ciebie i od twojego domu. Mogą cię w domu wszyscy katować, a ty będziesz dla nich błogosławieństwem, nosząc ten medalion. Nie poznasz mojego sprawiedliwego gniewu. Będę dla ciebie Bogiem łaskawym. Moje oblicze na ciebie nie zapomnij złem. Chronić cię będę przed złymi duchami, tak, że nie będą mogli cię zbliżyć. W godzinie śmierci zawołam cię sam i będę na ciebie czekał z otwartymi ramionami. Widzicie? Nieprawdopodobna łaska. Otworzę ci niebo, które poznają ci, którzy traktowali mnie w swoim życiu jak własnego ojca. Podzielę się z tobą władzą i moje królestwo jest przeznaczone prawowitym dziedzicom i synom. W godzinie śmierci potraktuję cię jako dziecko, a nie jako sługę. Obiecuję ci pomoc w życiu, opiekę, ochronę przed zasadzkami i pokusami piekła. Otrzymasz dar ponadto prawdziwej wiary, niezachwianej nadziei i miłości. Będę czuwał nad twoim rozwojem i sam będę wybierał ci nauczycieli. Otrzymasz siły i zdolności do pełnienia mojej woli. Niczego ci nie zabraknie, bo zatroszczy się o ciebie sam Bóg. Będę ci codziennie błogosławił. To są obietnice. A oto tak szybciuśko czytam kilka warunków. Omawiałem je, ale podaję. Medalion jest wedle wykonanej wizji, co widziała pani Agnieszka, Bóg na tronie, siedzący w chmurach, z Duchem Świętym na piersi. Myśmy dali tron króla chrobrego z trzema krzyżami. To już było po logiku. Z tyłu ma być napis: Ojcze, jestem twój na zawsze i w życiu, i po śmierci, i nic nas nie rozdzieli. Ten akt solisty codziennie odmawiamy i później mówimy: tak mi to pomoże. Nie każdy może nosić medalion Boga Ojca, ale ten, kto naprawdę mnie ukochał jako Ojca. Tylko ci, którzy patrzą na Boga, na Ojca, tylko są godni nosić ten wizerunek i otrzymać szczególne łaski przez Niego objawione. Będziemy omawiali dodatkową, codziennie modlitwę. Nie mogą medalionu nosić modaliści. Ci, co nie przestrzegają, moi drodzy, co nie przestrzegają praw, 10 przykazań, rozwodnicy, szafarze, ci, co komu nie wpłyną na rękę, nie przyklękają. Trzeba żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi i wystrzegać się wszelkich innowacji dotyczących kultu Bożego i sakramentów. Noszący medalion zobowiązany jest, by dołożyć wielkich starań, by żyć w łasce uświęcającej. Codziennie trzeba odmawiać jeden raz
Jakąś modlitwę do Boga Ojca, to mamy w naszych pacierzach. Codziennie należy rano ucałować medal, czyli po znaku krzyża, co mamy w zakonie, to chodzi o ucałowanie medalianu. Ojcze, jestem Twój na zawsze, mówimy już w życiu i po śmierci nic nas nie rozdzieli. Tak mi dopomóż Bóg. W dniu Twoich urodzin i każdego 7 miesiąca mamy czcić Boga Ojca jako Ojca i podyktował specjalną modlitwę, czytam codziennie Waszą urodzinę. Urodziny Wasze mają być głównym świętem, jakby urodzinowym Boga. Bo Bóg nie ma początku. Nie jest urodzony, rozumiecie? Był, jest i będzie. Dlatego Twoje urodziny są jakby urodzinami Boga Ojca. Masz z Nim go przeżyć. Mówię o kadzidłach, o naszym zwyczaju. Godzina, kwiatek Bogu Ojcu przynosimy. W tym dniu Bóg prosi, byśmy rozdawali, byśmy rozważali łaski, jakie Bóg nam daje. I obsypujcie ołtarze kwiatami, co, drodzy Państwo, czynicie za to. Wam jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Tyle ogólnego wprowadzenia. Będę to przypominał prawie na każdym kazaniu, abyście byli świadomi, w co podchodzicie. Dlatego składamy pod podanie. Jestem gotów przyjąć medal Boga Ojca. Dla mnie jest to sygnał, że wskazane warunki. Przyjdziesz po medal, będziesz musiał podpisać listę tych wymogów. Obietnice i wymogi. Bóg jasno wyjaśnia, że w jego relacjach człowieka z Bogiem obowiązuje zawsze umowa przymierza oparta na warunkach obustronnych. Czyli krótko mówiąc, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Nie? Proste, to rozumiecie. Dlatego jestem zobowiązany mówić o tych warunkach. W związku z tym Bóg, Ojciec podyktował nowennę, że przed naszymi urodzinami każdy nosi medal, musi odmawiać nowennę ku jego czci. My jeszcze odmawiamy przed 7 każdego miesiąca i przed uroczystością Boga Ojca pierwszą niedzielą sierpnia. Oto, moi drodzy, teraz przechodzę do omawiania pierwszego dnia nowenny. Podejmuję Ci rozważania na każdy dzień nowenny. Dziś dzień pierwszy. Rozważać będziesz dzieło stworzenia. Po raz pierwszy te rozważania mówiłem Wam już w listopadzie, gdy byliśmy w Ziemi Świętej. Było tak szybkie, a później to już wszystko rosło spontanicznie. Myślę, wystartuję z urodzinami na moje urodziny. Jak będzie 200 chętnych, będzie rewelacyjnie, a tu jest prawie codziennie. Jeden czy więcej chętnych. Kwiaty urodziliście sami. Bo ja mówiłem o stanie łaski, dobry czyn, a tu Panie mówią, Bóg mówi o kwiatach. I Pan Bóg aż ingerował w ręce, tak, mnie chodzi o kwiaty. Obsypujcie moje ołtarze kwiatami. Skoro był nacisk Was, więc ogłosiłem, kto chce w dniu urodzin. I mamy zwyczaj, że na swoje urodziny zapalamy Ci tu na pustelni przy Bogu Ojcu świece. Tam już powstała cała architektura polska przy Bogu Ojcu i Twój bukiet zanosimy. Albo tu Bogu Ojcu, albo wieczerniku, albo dwa bukiety przy pomniku Boga Ojca. Z tym, że logiczne jest opóźnienie. Jak masz i psa dnia, gdzie pani Basia Gierwak ma urodzinę, no to się orzeczy, jej kwiaty ci są u Boga Ojca. To wam wszystkim wypadnie, co się da. Żebyście byli spokojni, że będzie taki dzień, że będziesz tam pamiętał o swojej rodzinie albo Bogu Ojcu, że twoje kwiaty i psa dnia mogą być na nowo. Do tego dochodzi znicz, pani Agatka prowadzi to całe dzieło. Ja to mam gotowe tekstomata, więc się niesłuchanie z tego cieszę. Rozważać będziesz dzieło stworzenia. To, co Bóg uczynił w tej nowennie, to nazywam do dzieci mały kateizm. Jest to mały kateizm. Wszyscy, którzy niewierzący będą do mnie przychodzili i prosili o pomoc, jak go nazywa nasz Anglik Warszawski, to on dobrze dostanie teraz tą nowennę i dostanie książkę, dostanie dwie książki. O wierze, bo tam ma wszystko zrobione, o wierze i o kościele. Przerobi ci książki, ma minimalny fundament. Przerasta już wiedzą nie jednego księdza. Nie mówiąc śmiertelnika. Bóg nam dał gotowy kateizm do chrystianizacji, jak powiecie. Będą się rodziły pytania, no to będzie trzeba wyjaśniać. I wy tu w tym wypadku spełniacie funkcję kateistów. W XIX wieku na tej ziemi działał klątw Blaszyński,
Włosłynne siedziarstwo. Tu pogrzeli, bo on tu pracował, siedzina. Była niewiara totalna, więc zaczął uczyć. Wybrał liderów, a później ci liderzy zaczęli chodzić po łopach i uczyć praw wiary ludzi, bo nic nie wiedział. Ogrzeli napisał, ogrzeli na pamiętniku pogaństwu rzadkiej klasy, góra Grzeli. No kto stąd chodził do Makowa 8 km? Jak drogi były wąwozy i butów nie było. A przyszła zima? Widząc stan kościoła, nasi misjonarze w XIX wieku, co wymyślili? Że misje trwały po miesiącu czy dwa, bo parafie były rozległe. W XIX wieku na pewno parafia Maków to była Zawoja, Skalina, Sidzina, 30 km, Winkówka. Więc przyjeżdżało ich kilku, no i jeden jechał do Sidziny, drugi do Grzeli na tydzień, no i chodził, zbierał pod dębem ludzi i głosił kazania. No bo ktoś do kościoła pójdzie? Bo nawet nie wie, co to jest, moi drodzy, co to jest Kościół Bóg. Stan był taki, jak dzisiaj jest. Autentyczne zdarzenie woła ksiądz mamę, bo dziecko no, kompletnie nic o Jezusie nie wie. Że umarł na krzyżu, że tamto. I co Pani robisz? Umarł na krzyżu, dziecko nie wie. Jego mościu, nie godaj ze. No, nikt nie mną nie godał ze, on już umarł. Mamy taki stan wiary, dzieci. No to... Jego mościu, no nie godaj ze, no nikt nam nie godał, że on już umarł. A ten stary żyje? Mamy taki stan wiary, dzieci. To jest katolicyzm polski, dzieci, przestajemy udawać. Więc Bóg przychodzi i robi nam w 10, 9 konferencjach katechizmu resume. Jak to pojmiesz, no to już jesteś katolikiem. Kim przestrzegasz? Kiedy zapragnąłem stworzyć istotę doskonale wolną, stworzyłem człowieka na mój obraz i podobieństwo. Jesteś doskonale wolny. Masz wolną wolę i możesz Boga nie słuchać. Co ciekawe, Bóg to podjął ryzyko i mówi na mój obraz i na moje podobieństwo. A na rekolekcjach poznaliśmy dopiero jeszcze łaskę wobec kapłana. Twoja istota, by Boga mógł do kapłana wypływać z mojej. Dzieci, siadnąć i płakać na naszym ludzkim łezpalonemie. Kompletnie nic nie rozumiemy. Mamy tylko problem, że Bóg nas krzywdzi, Bóg tak ustawił. Jesteś istotą doskonale wolną. Możesz wybierać dobro lub zło. Żadna roślina, żadne zwierzę nie funkcjonuje w tym systemie. Dlatego cywilizacja śmierci co robi? Czyni nas zwierzętami. Dlatego Bóg w orędziach u nas mówi, my się zachowujemy i żyjemy gorzej niż zwierzęta. Ilu się ludzi obraziło, to w jednej drodze krzyżowej jest. Jak Boże, Bóg mówi do mnie, że ja żyję jak zwierzę. Uczyniłem go Panem nad wszystkimi żyjącymi stworzeniami, aby nadzór mojej władzy nad wszelkim stworzeniem on posiadał władzę nad stworzeniami ziemi. Aby nadzór mojej władzy nad wszelkim stworzeniem. Wszelkim. Bo to ja to precyzuję, że takiej samej władzy człowiek nie ma. On posiadał władzę nad stworzeniami ziemi. W innym miejscu Bóg jasno poradzi. Jasno mówię, ja wam powiedziałem, czyńcie sobie ziemię poddaną, a nie cały wszechświat. Ingerowanie w DNA, wszystkie te kopiowane zwierzęta, to jest poza, to jest pycha człowieka. Tego nie wolno człowiekowi robić, rachujecie? Bóg mu nie dał władzy nad wszystkim, tylko nad ziemią. Słuchajcie to zdanie.
Dałem, uczyniłem go Panem nad wszystkimi żyjącymi stworzeniami, ale nie powiedział nad sobą. Aby na wzór mojej władzy nad wszelkim stworzeniem, on posiadał władzę nad stworzeniami ziemi. Czyli jest określony, zawężony zakres władzy. Dziś człowiek tak się daleko posunął, że chce panować nad wszystkim. Manipulują naszymi myślami. Podprogowe filmy. Jest to wbrew woli Boga. Manipulują naszym organizmem poprzez szczepionki. Manipulują pogodami, bo takich pogód nie było. To jest manipulacja. Manipulują falami elektromagnetycznymi, by nas dobić. Manipulują żywnością. Manipulują lekarstwami, byśmy byli bezpłodni. To trzeba wymienić całą przestrzeń pychy szatańskiej we współczesnej nauce. A hybrydy? Inne potwory, które już są w zamkniętych instytutach? Dałem mu przytem moje prerogatywy, aby nie zaprzepaścił mojej łaski i nieopatrznie nie doprowadził do zerwania naszej przyjaźni. Co to znaczy? Że w raju była umowa obostronna. Otrzymałeś nieprawdopodobną wolność, ale oto moje prerogatywy, uwagi, wytyczne. Mając taki dar, możesz zaprzepaścić mojej łaski. I doprowadzisz do zerwania przyjaźni. Przeklęte oświecenie, które na piedestał wyniosło wolność. Wolność człowieka. Ta choroba dziś jest perfekcyjnie rozwijana. Dziecko wolne, policjant wolny, lekarz, wszyscy wolni. Żadnych innych praw. Uwolnili nas, a państwo buduje obóz koncentracyjny, tworząc codziennie dziesiątki nowych ustaw prawnych. Znacie sobie sprawę? Jak system jest diabelski, że każdy rząd tworzy po kilkaset ustaw prawnych. I ci tak zwani biegli w tym prawie, co nadążają, by ludziom pomagać, mówią, proszę księdza, to jest zakładanie pętli, że w niczym nie poskoczycie. W pewnym momencie cokolwiek powiesz wbrew ich intencjom, zgodnie z prawem jesteś zamykany. Nie ma dziedziny, gdzie by nas nie zniewoliło państwo. Odrzuciło państwo, ludzkość, prerogatywy Boga. Czy dzisiaj przykazań Kościele, w związku z tym, dziś jesteśmy na etapie nieprawdopodobnego chaosu. Warto poczytać Marię Waldtortę o apokalipsie, o plagach. Poczytać Stefana Gobiego, Matka Bora, też u niego to wyjaśnia. O plagach apokaliptycznych, które są mówione w Apokalipsie, one dzisiaj na naszych oczach się dzieją. Mimo mojej zapobiegliwości względem niego, człowiek odwrócił się od mojej woli, bo prerogatywy to jest wola Boża. Na czym polegają napięcia między nami? Bo pustelnia musi mieć jakiś rytm. Więc ja muszę wypowiadać pewne prerogatywy wolę. Każdy z was ma optykę. Ktokolwiek przychodzi, ma zaraz lepsze rozwiązanie. Nikt się nie chce na początku dostosować. Ja nie neguję, że może lepsze rozwiązanie. Ale za mną siedzi 30 lat pustelni. Wieźmy już beczek soli z jadłem z ludźmi? Więc następuje, wołam.
Ja już teraz mam po imieniu, nie cyk. Będę wołał po nazwisku. Kto miał w domu pomysł? Bo kiedy się nie przestrzega woli Boga, Jego prerogatyw, dzieci dochodzi do anarchii i do dramatu. Diabeł umiał z Ewą rozmawiać w raju dzieci. Wydawałoby się, że mówił ich językiem w kategoriach, że nie wolno coś jeść, ale to tak ustawił, że od razu uwolnił piekło wobec Ewy i Adama. Poprzez co mnie zranił, bo przecież wszystko stworzyłem dla Niego. Bo wszystko Bóg stworzył dla człowieka. Czy sam mam przyjąć ciało, aby pokazać wdzięczność za szatę świata? Bo my nie umiemy dziękować Bogu za przyrodę, za grzyba, za kwiatek. Tu nam przy świętej dzieci szedł. No takie stworzenie miało przynajmniej 15 nóg. W życiu tego nie widziałem. Wylazło mi, musiałem go pyknąć żyjn, ale taki czołg wyszedł całowieszny. Jaki musi być wspaniały stwórca, żeby to funkcjonowało przy skręcie, rozumiecie? Nogi nie zachodzą, my mamy problem z autami, niszczy się bieżnik, a ten ma 15 nóg i funkcjonuje. To nie ma zdarcia obuwia niczego, kapujecie? A my robimy auta o podwójnych osiach co chwilę. To szczeli, to tamto pójdzie, to się nie skręci. A tu taki robaczek, 2 centymetry, szedci, skumany. Nieprawdopodobny wylew mi na bonę. Czy się potrafisz cieszyć, jak zobaczysz grzyba elementarzowy? No, bo stwórca jest perfekcyjny. Sam mam spacerować po źdźbłach trawy i grzać stopy w morskim piasku? Bo dzieciom już nic nie cieszy i nic się Boga nie widzi. Nie, to nie dałoby mi uspokojenia, mówi Bóg. Tak jak żaden ojciec po stracie jednego dziecka nie ukoi swego bólu, śpiąc w dziecinnym łóżeczku i bawiąc się dziecięcymi zabawkami, tak ja nie znajduję rozkoszy w moim ciele, a raczej zasmuca mnie jego piękno, bo nie mam już syna, dla którego stworzyłem świat. Bo dzisiaj cała ludzkość zaprosi Boga, rozumiecie? Apostazja, że Kościół jest apostazji, to świat uczył to dużo wcześniej. Robił to Hitler, robiła to rewolta w Meksyku, robiła to rewolta w Hiszpanii, robili to komuniści, kapujecie? Aż w końcu Kościół powiedział, my cię nie chcemy. Tworząc Akademię Prywatnych Objawień, mówię, Boże, my Cię chcemy. Chcemy słuchać Twojego głosu. Ale od razu zaznaczam, że jakieś może objawienia, ja się tym nie zajmował. Ja wchodzę najpierw stare kościoły, te klepnięte co kościół. Jak ja bym każdego przyjmować i moi ludzie, to bym, Panie Andrzeju, po roku się mogę tylko na furcie powiesić z boleści. Mówi, że może objawienia. Szukaj księdza. Szukaj księdza, ale on swoim autorytetem pyk. Po raz pierwszy, jak wydam teraz o medalnie Boga Ojca, podpiszę zgodne z nauką Kościoła. Pod spodem samodzielny pracownik naukowy, ksiądz doktor habilitowany. Pełne tytuły, rozumiecie? Bo mam prawo wydawać takie dokumenty, bo otrzymałem od Kościoła tytuł. Po raz pierwszy zobaczycie, że na moich książkach będzie stempel imprimatur. Na podstawie władzy, jaką mi udzielił Kościół, czyniąc mnie niezależnym, samodzielnym pracownikiem naukowym. Żeby mi to odebrać, muszą mi udowodnić herezję. A skoro nie udowadniają, czyli moje recenzje są czyste. Jest imprimatur? Żaden biskup nie daje imprimatur, dopóki mu tego nie przeczyta samodzielny pracownik Kościoła i nie powie mu, że czysty. Żaden biskup żadnej książki nie czyta. Rozumiecie to? Od tego jest cenzor. Ja już dorosłem do pewnej rzeczy, że oficjalnie na podstawie papieru tego, a tego, tyle takich, a takich dokumentów Ministerstwa Edukacji pokazuje. Nie mam już syna, dla którego stworzyłem.
stworzyłem świat. Wiecie, jakie to jest cierpienie Boga? O swoim perfekcyjnym, najpiękniejszym stworzeniu Bóg mówi: nie mam już syna, dla którego stworzyłem świat. Wygnanie z raju Adama i Ewy było konieczną konsekwencją wyboru. To jest dowód na grzech pierworodny. Jak episkopat obalał konsekwencje grzechu, mówi: ich uwaga nie dotyczy grzechu pierworodnego. Sprytne lisy. Jakby to powiedzieli heretyka, rozumiecie? Jest konsekwencja. Oni gadają, że tylko konsekwencja za grzech była skutek w raju, a reszta hulaj duszo, hulaj woła, ledwie karczmy nie rozwalą. Raj to konsekwencja wyboru. Dlaczego? Bo jesteś wolny. Otrzymałeś doskonałą wolę. A łamiąc kolejne prawo i kolejne przymierze, aby się nie stali moimi wrogami na wieczność, na wzór syna zatracenia. Tam jeszcze było jedno drzewo życia wiecznego. Inne przymierza mieli, więc musieli być wygnani, bo by się skoptowali z szatanem urzędowym. I Bóg policzył ogromną konsekwentną stratę. Dlatego on musi podjąć działania profilaktyczne. W cudzysłowie, by bronić własnego interesu, ale by bronić interesu człowieka. Bo on nie wie, co to jest konsekwencja wolnej woli. Wybór dobra, niebo, wybór śmierci, piekło. Mój doskonały plan wobec człowieka został zniszczony bezpowrotnie. Od innych mistyków wiemy, że ta próba z drzewami była czasowa. Jakby człowiek zdał egzamin, dzieci żyłby wiecznie, żeby w raju wyszedł, rozumiecie? Przechadzałby się z Bogiem. Byłaby pełnia szczęścia. Ale nie. Mój plan wobec człowieka został zniszczony bezpowrotnie. Plan, bo to logicznie. Już takiego raju nie będziecie mieli ciągle. Ale nie moja miłość wobec niego. Miłość Boga nie została zniszczona. Jaka, co to jest, że Bóg podejmie za chwilę jeszcze lepsze rozwiązania. Rozumiecie? Bo jak jego miłość jest niezniszczona, to ma dużo lepsze jeszcze rozwiązanie. Bo to wynika z faktu, że on jest miłością. Bóg zawsze przy poprawce, przy twoim nawróceniu daje ci więcej. Rozumiecie? Nie tyle, co rozumiałeś. Więcej. Dokończę. Już jest pół, ale mam parę zdań tylko jeszcze. Moja miłość jest twórcza. Jest fenomenalna, dzieci. Bóg jest w tym. To brak wypowiedzenia słów, bo w języku kim on jest. Po młodzieżowemu miodzio, czadowy. Taki był po chłopsku. No to są terminy tak nieadekwatne, ale coś pokazujące, o kim on jest. Jest to tata, który nie przestaje kochać i jego miłość jest zawsze twórcza. Zapragnąłem więc uczynić człowiekowi jeszcze większe dobro niż to, które zamierzałem na początku. I tym objawiła się moja boskość. Jestem nieskończenie wspaniały. Dzieci, odkrywamy Boga, jakiego nie znaliście. Jutro nas Bóg weźmie w tę przestrzeń swojej wspaniałomyślności, jeszcze większego dobra. Mówię nam, zaplanowałem stworzyć niewiastę Marię. Ona jest wypadkową buntu raju. A dopiero później, mając bazę, bo Adam z Ewą byli bazą
do wypełnienia miłości Boga w raju. Ale zniechali. Więc druga Ewa musi być już zaprzeczeniem Ewy. Ta już nie znicha nic, bo plan jest super doskonały. I dopiero z tego planu wyrośnie pomysł Boga, a słowo stało się ciałem. Dla większości z nas to jest tabula rasa. Może nie dla was. Mogę światu powiedzieć, mogę wam tylko współczuć, że tam biedni jesteście i nie możecie pojąć i zrozumieć, jak Bóg jest nieskończenie wspaniałomyślny. Amen. Przez 9 dni będę wam za każdym razem, moi drodzy, też o tym mówił. Kolejne nowenny. Za każdym razem będę przypominał o medalionie.